Cześć! Z wielką radością i z wielką dumą i z tremą mam przyjemność Was poinformować, że trwa przedsprzedaż mojej książki pod tytułem Pisz po polsku, poradnik, ćwiczenia i przygotowanie do egzaminu. Nie trzymam w ręku książki, trzymam w ręku okładkę, bo książka jeszcze się drukuje. Książka poszła do druku i w tym samym czasie, w którym książka się drukuje, możecie już ją kupić w przedsprzedaży, a to oznacza, że na przesyłkę będziecie musieli poczekać do 6 maja, bo na 6 maja razem z księgarnią Poltax zaplanowaliśmy premierę i tego dnia już książki będą fizycznie w księgarni, będą pakowane i zacznie się wysyłka. Także możecie już w przedsprzedaży kupić moją książkę. Zapraszam Was do księgarni Poltax. I dla osób, które nie wiedzą, o czym jest ta książka, nie wiedzą, dla kogo jest ta książka, chciałabym jeszcze kilka informacji właśnie powiedzieć. Książkę Pisz po polsku napisałam dla wszystkich, którzy uczą się języka polskiego jako obcego. Ale nie tylko. Przede wszystkim napisałam tę książkę z myślą o moich uczniach, którzy są na poziomie około B1, to znaczy może trochę niżej, może w okolicy B1, może trochę wyżej. I przede wszystkim dla osób, które przygotowują się do certyfikatu z języka polskiego jako obcego, do egzaminu certyfikatowego i mają problem z pisaniem lub chciałyby poćwiczyć pisanie, udoskonalić właśnie tę sprawność. Książka ma 160 stron, z czego pierwsza część to jest poradnik, a druga część to jest wzornik. I spis treści prezentuje się w ten sposób. Spis treści, wstęp, przykładowe strony i przykładowy rozdział możecie pobrać ze strony księgarni Poltax. Link znajdziecie w opisie. Teraz krótko chciałabym Wam powiedzieć, co jest właśnie w poszczególnych częściach książki, co znajdziecie w tych rozdziałach. Rozdział Nie umiem pisać to wskazówki dla tych z Was, którzy nie umieją pisać, nigdy nie pisali po polsku, nie wiedzą jak rozpocząć, jak się do tego zabrać. Następnie w rozdziale pod tytułem Certyfikat daję Wam bardzo konkretne i praktyczne wskazówki związane właśnie z częścią pisanie na egzaminie certyfikatowym. W części Gatunki podaję Wam listę gatunków, które musicie znać, przygotowując się do egzaminu. I moja lista gatunków, co też zobaczycie tutaj w spisie treści, jest nieco dłuższa od tej oficjalnej, bo ja dodałam do tej listy podziękowanie i przeprosiny. Natomiast to, co ważne i to, na co chciałabym zwrócić uwagę, jeśli przygotowujecie się do egzaminu, nie ograniczajcie się ani do mojej listy, ani do tej oficjalnej. I taka też jest intencja mojej książki, żeby Was nauczyć pisania po prostu, żeby Was nauczyć umiejętności pisania każdego tekstu w każdej sytuacji, a nie tylko ograniczonej listy gatunków na egzamin. Także taka była intencja w mojej książce. I to wyjaśniam dokładnie właśnie w rozdziale Gatunki. Wymieniam te gatunki i je opisuję. Następnie w rozdziale Forma znajdziecie wyjaśnienie tego, jak zbudowany jest SMS, jak zbudowany jest list papierowy, jak zbudowany jest mail, więc tutaj zwracam Wam uwagę na formę, na budowę tekstu. Następnie dosyć taki ważny dla mnie rozdział oficjalnie czy nieoficjalnie. Tutaj piszę sporo o etykiecie i co jeszcze ważne, w tej części książki już są ćwiczenia. Klucz jest na końcu, ale już tutaj jest sporo ćwiczeń. Więc wracamy do rozdziału oficjalnie czy nieoficjalnie. Tutaj pokazuję Wam polską etykietę i różne rodzaje powitań w języku polskim. I w tym rozdziale też znajdziecie tabelkę z wołaczem w języku polskim, z końcówkami, które musicie znać. I tak jak wspominałam, ćwiczenia. I ostatnia część, ostatni rozdział w tej części książki to rozdział pod tytułem Ortografia i interpunkcja. I w nim nie znajdziecie reguł, nie znajdziecie wyjaśnień, ale znajdziecie ćwiczenia takie diagnozujące. Ćwiczenia, które Wam pokażą, czy z ortografią i z interpunkcją jest wszystko w porządku, czy może popełniliście dużo błędów i trzeba sięgnąć do innych podręczników, które zajmują się czy opisują te tematy. Więc tak wygląda pierwsza część poradnika, pierwsza część podręcznika. A w drugiej części, którą nazwałam wzornik, znajdziecie 17 rozdziałów. Zaczynamy od pozdrowień i idziemy przez wszystkie gatunki, kończąc aż na recenzji. Każdy rozdział to przykładowy tekst, czasami dwa,
Każdy rozdział to ilustracja tego tekstu, ilustracja, rysunek, który ma Was zachęcać do mówienia, do pisania i do rozwijania słownictwa. Każdy rozdział to przykładowe zwroty, przykładowe wyrażenia, wskazówki, na co konkretnie musicie zwrócić uwagę właśnie pisząc na przykład pozdrowienia, czy recenzję, czy esej. I każdy rozdział to dwa ćwiczenia, oczywiście z kluczem, klucz jest na końcu podręcznika. Ćwiczenia, w których też macie jeszcze te teksty pokazane, ale możecie nad nimi trochę popracować, uzupełnić luki, ułożyć w odpowiedniej kolejności. Starałam się, żeby te ćwiczenia były różnorodne, żeby to były różne typy ćwiczeń, w których musicie na różne sposoby właśnie pracować z tekstem. Więc bardzo mi miło Was poinformować o moim podręczniku. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie w komentarzu, piszcie też maile, jeżeli macie więcej pytań. I planuję też nakręcić więcej filmików i pokazać Wam, jak pracować z podręcznikiem, jak pracować z poszczególnymi częściami, jak pracować z poszczególnymi rozdziałami. Też mam w planie pokazać Wam pomysły na lekcje dla nauczycieli, którzy będą korzystać z mojej książki. Także to wszystko na dzisiaj. Zapraszam Was do księgarni Poltax i mam nadzieję, że będzie Wam się dobrze pracować z podręcznikiem, gdy już po 6 maja będziecie go mieć w rękach. Dziękuję i do zobaczenia. Cześć!